dziewczyny. 5 godzin jechaliśmy do Starych Jabłonek po to, żeby promować nasz kochany klub Mosa i naszą imprezę, którą będziemy mieli właśnie, jeszcze raz, Lusiu, którą organizujemy w styczniu, czyli drugi światowy festiwal morsowania, biciem rekordu Guinnessa, tak? Tak. Jak podróż przebiegła, jak kierowca? Zibi stanął na wysokości zadania. Stanął. Thank you, Zbyszku, że nas dowiozłeś. Wszystkich całych i zdrowych. Zakwaterowani jesteśmy... Kiedyś cię też przewidzieli. Ale odstąpiliśmy mu 4 nasze kolacje, żeby się nasycił. Tak, wysłaliśmy go teraz naszego przywódcę, tatusia. Za 20 minut idziemy od naszego hotelu Andes 250 metrów morsować. Jest godzina 20. Jest godzina 20. Upadł, Gosia, upadł. Teraz pani niebieskim? Teraz pani białym i znowu pani niebieskim. Dobrze. Dziękujemy. Ale widzieliście to? Widzieliśmy, tak jak wyglądał Andes? Cień. Ty, ale ty jesteś brzydka, Asia. Piękne. Damy czadu. Asia, ale ty jesteś brzydka. O ty. Nie, to zrobił się. Tak ładnie wyglądacie. Thank you.
poranek. W ognisku impreza trwa, już jakieś śpiewy choralne słyszę gdzieś tam z oddali. Jakie sokoły! Kwizyr! Dzień dobry! W miarę upływu ja czasu kwizyr wygląda tak, jakby do Kowrzyskiego Klubu Morców odbijających piłkę siatkową coraz... Jeżeli chodzi o Kołobrzeg, to dostałem tutaj taką fajną ulotkę, że już w dniach 2-6 stycznia 2014 roku, czyli no za miesiąc, tak prawdę mówiąc, odbędzie się drugi Światowy Festiwal Morsowania właśnie w Kołobrzegu. Bicie rekordu Guinnessa w morsowaniu 2-6-01-2014. Gdyby ktoś chciał więcej dowiedzieć się na temat tej właśnie imprezy, to może spokojnie do ekipy w niebieskich kurtkach się udać i dowiedzieć się na temat tej właśnie imprezy. Kołobrzeg zaprasza, no i oczywiście morsy z tego właśnie miasta. Kiełbaski już? Dziewczyny, no tak szybko! Do wejścia do wody mamy jeszcze godzinę z 3 minutami. Tutaj na razie przed sceną Kołobrzeg brynuje z młodzieżą. Po prawej stronie mojej jest Kwidzyn, na razie ubrany, prezentuje swoje najnowsze stroje. Została
zobacz, piękny kalendarz na 2014 rok. Żebyś powiedział. Pokażcie, jaki dobry wigoci. Mniam, 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 mniam. I są nasi wędrowcy. Gdzie byli, tego nikt nie wie. Co robili, tego nikt nie wie. Aczkolwiek każdy się domyśla. Ale uśmiech jest na twarzy, jest zadowolenie. Jest, było dobrze, okay. Było okej. Dobry, warto stać w kolejce. Wery, nie ma kolejki. Bardzo dobre. Przepraszam. Jedź. Jak się bawi Kołobrzeg? Tak się bawi. Tak się bawi, Kołobrzeg. Są nieważni. Z nami. Pogoda i wiatr jest dzisiaj przeciwko nam, ale cieszę się, że wszyscy z Państwa do nas dotarli. Dziękuję bardzo. Hotel Anders jest aktywny przez cały rok. Jest aktywny latem w lipcu, gdy na tej plaży były mistrzostwa świata w siatkówce plażowej, jest aktywny. W imieniu Kołobrzeskiego Klubu Morsów chcielibyśmy podziękować za zaproszenie dla organizatora i zarazem gospodarza tutaj fajnego dnia Morsów. To jest już 12 lat, gratulujemy. Jesteśmy co prawda pierwszy raz w Starych Jabłonkach, ale na pewno nie ostatni na morsowaniu, bo na siatkówce plażowej się bywało i na Mistrzostwach Świata też tutaj byłem osobiście. Także fajne miejsce, podoba nam się bardzo, pogoda im trudniejsza, tym lepiej, więc do dzieła i dziękujemy ślicznie. I zapraszamy przy okazji do Kołobrzegu na początku stycznia na drugi Światowy Festiwal Morsowania. Będziemy tam bić Guinnessa, a później będziemy pić Guinnessa. Bardzo miło, że przyjechaliście teraz. Szmat drogi. Wiem, bo jeżdżę na wakacje. Zapraszamy serdecznie. Będziemy w wakacje mordować. Rozbieramy się. Dobra. I teraz krążę je ramion w przód. I raz jedną ręką jest drugą. Proszę bardzo. Jak najszybciej. I pamiętajmy, że... Tak się rozrywają ogólnopolskie morsy. To przed chwilę, przed tej... I pomalutku, czy morsy są gotowe? Tak się... Wszystkie morsy się kochają, wszystkie! Mareś! To jest to! To jest to! To jest to! Dajcie lodu! To jest to! Więcej lodu! Więcej lodu! Więcej lodu! Thank you.
Brawo!